Lato 2019 wędkarsko było trudne. Upały dawały się mocno we znaki, a ryby dostosowały się do wakacyjnego lenistwa. Czasami udało się coś złapać, czasami złowić, choć to nie białoryb jest celem moich wypadów. Tak, jest piękniusie uderzenie. Bardzo ładne. Ryba ma tyle wspólnego z drapieżnikiem, co ja. Jest to leszcz. Z nagrywaniem filmów też nie było łatwo. Czasami nie było czego nagrywać, czasami nie chciało się kamery nawet wyciągać albo zabierać ze sobą. Kiedy już wybierałem się nad wodę, głównie odpoczywałem. Relaks z wędką w ręku wychodzi mi najlepiej. To, co zarejestrowałem, zebrałem w całość. I może coś uda się z tego posklejać. No, psy czekają. Czekam na Stanisława. Patrzymy, pojedziemy na ryby. W każdym razie jest upał. Straszny, strasznie gorąco. Zobaczymy, jak się uda wytrzymać na wodzie w taką pogodę. No, resztę czas pokażę. Potestujemy jakieś przynęty, coś jak zwykle. Tylko nie wiem, czy będę nagrywał. Zobaczymy. Wszystko wyjdzie w praniu. 2 miesiące tropików. A kiedy Marcin Gero ze Stasim jedzie na ryby? Dookoła same burze i wali piorunami. Ale jeszcze nie w nas. Jeszcze nie w nas. Tu Stasiu, zobaczcie, rządzi. Witajcie. Za kierownicą. Zjedliśmy po malutkiej wędeczce i łowimy malutkie szczupaczki. Znaczy zamierzamy złowić okonia przede wszystkim, bo w tym roku jeszcze okonia nie złowiliśmy. Okoń jest celem. Tu mamy piękne słońce, letnia pogoda. Czyli deszcz zaczyna kropić. A tutaj, dokładnie, a tutaj... Deszcz zaczyna kropić, popatrz. A tutaj mamy już burzę, nawałnicę. A z tyłu słońce mi się odbija w telefonie. I descyk, więc pomalutku rybę złowili mi jedną. Co, składamy? No więc co, idź w stronę tej, tak, naszego tego. Co to w deszczu to? Nie, spokojnie. My sem łowim ryby. Znaczy ryby nawet łowim. Na razie tak. Na razie kamery nie było. Takiej kamery nie było. Teraz do kamery. Pierwszy rzut. Rzut to cud. Będzie rzut cud. Dzisiejszy zwycięzca jak na razie. Pulsat mini. I? I Pulsat. Drugi zwycięzca. Pulsat King tutaj. Kurczę, się dzieje. I dobrze, i jadzie z koksem. Okoń? Tak, ładnie się wykłada. Już ten lepsiejszy. Bardzo ładny, co ty chcesz. Trzydziestek.
To co, stajemy tutaj trochę? No, no właśnie, nie wiem, czy nie do siatki na chwilę chociaż. Ale tego jest. Pukami cały czas, tylko że to plecionkę, ta drobnica. A ja mam. A mi nie mówiłem ci, że cię tu puls szedł. Też mi zszedł. Wiesz, człowiek, ty nie? Jest, kara musi być. Kara musi być. Człowiek już tutaj się wyśmiewa z drugiego i jest kara. Ale wzięły naraz. W tym samym momencie. Ty masz. A ty jedziesz. Pulsikiem. Jakiego zupełnie telewizja Puls nabiera nowego znaczenia po dzisiejszym dniu. Zawsze jest tak, że jak ryby biorą, to człowiek nie ma czasu na takie głupoty. Tylko się zajmuje rybami. A jak ryba nie bierze, to człowiek do kamery się będzie uśmiechał, lekcję poglądową, jak prowadzić puls szada, chce przeprowadzić. Chociaż nie ma o tym zielonego pojęcia, bo gdyby miał, to ryba by brała. Ale oczywiście tak, planowaliśmy wyjazd, tak, wiedzieliśmy, że jest pełnia, ale przecież to nie o to chodzi, że jest pełnia. No dobrze, ciśnienie spada. Oj tam. No i tak się plak, się tak planuje wyjazdy, to się potem gada głupoty do kamery. Dużego wyboru nie mieliśmy, ja chyba. Z tym planowaniem to... Jedyny wolny termin. No. Pyknę. Masz siłę, kochany, odpocząłeś sobie troszeczkę. A, jeszcze po mamę niech idzie. Mamę, tatę niech przyprowadzi. Dziadka, wujka. Tak. Kogo tam sobie żyć? Byle z tych starszych. Popłynę. Nie widziałem. Nie widziałem, gdzie poszedł. Ciemno na dworze, jedziemy po Grzesia. Grzesio będzie na rybach. Po bardzo długiej przerwie. Zagrożenie jest takie, że jak rybę złowi, to będzie chciał zjeść, więc... Ale idziemy nad Zalew Zegrzyński, więc jest szansa, że nie złowi, nie zabije, nie zje. Chociaż ma szczęście łobuz, no to zobaczymy. Zobaczymy, jak przerwa na niego podziałała. Ostatnio łowił, no, by nie skłamać, przynajmniej z 6 lat temu. Więc czas pokaże. Jedzie. Kamera tu się kręci, sośnierek. Dziękuję ci. Ci wręczam przy ludziach twoje uprawnienia, tak? Na dzisiejszy dzień. O tym sobie porozmawiamy, później będzie jaśnie, bo dobrze. Jeszcze jechać. A to jest konieczne w ogóle, takie uprawnienia w obecnej dobie, kiedy nie ma, gdyż nie, nie ma ryb? Dla bogatych nie. Aha, dziękuję. 21 września, nie? Czy to się lato nie kończy jakoś teraz? Nie. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę łowić szczupaka. Och. Można chcieć szczupaka? Można chcieć, można. Takie duże serce. Klaun zakochany, klaun. Ślicznie. No taki 60-taczek. Zaraz go sobie. O, ale cieplutka woda. Odpalimy. Niedobrze. Ładna świnka. Nie,
wyskakuj, nie wyskakuj. Wiesz o tym, że nie należy skakać. No to tu jest 60 jakieś 3 centymetry. Taka ta miareczka krótka coś. No co krótka, to po co ci dłuższa? No tu jest do 60. No tak. Większych się nie łapie. Rozumiem, że ty chcesz dokładny pomiar mieć? Nie. No 64. I pamiątka będzie taka z obiadu. No. Zupa ogórkowa, a na drugie klopsiki z cebulką. Na pierwsze klopsiuki, na drugie zupa. No to jak zwał, tak zwał. No. Dobra, bo się gotuje. Gotuje się, kochani, przepraszamy was. Myślimy, o rany, coś się dzieje, kochani. No, na co złowiłeś swojego pierwszego sandacza? Polszada. Brawo, zaraz go pokażemy. Sandaczek, a proszę. Teraz uwolnisz rybkę? Tak, bardzo chętnie. I rybka ma 41 cm, jest niewymiarowa. Zatem pierwsza taka prawdziwa rybka. Daj buziaka i wyjazd. I żegnam się z nią. Poznam to uczucie. Jak to jest, musi się rybka z powrotem. No, piękne, za szybko, ale poszło dobrze. Ślicznie, dziękuję. Dziękuję i gratuluję. Żołwiać. Teoretycznie niedobrze. Czekam na Grzesia. Jadę z szyjkami na dorsza. Dzień dobry. Gdybyś musiał coś powiedzieć o Zegrzu jeszcze, nie? Jak... No wspomnę, dobrze. No, zaczęliśmy na Zegrzu, tak? Dzisiaj kontynuacja. Tak, było na Zegrzu. Była całowie. Wspaniale było. Szczupak, sandacz. Życie. Podobno bardzo dobry wynik. No, mówią eksperci. Jak na Zegrze? Dzisiaj będzie wędkarstwo morskie. Ze szczupakiem będzie trudniej, nie? Może być, no nie wiemy co nas czeka, tak? Wszystko się może zdarzyć. Jeszcze jechać po mięso. Tak, szczerze muszę przyznać, że przyjechałem po dorsze. Po mięso. Które chcę zabieść do domu. Dorsze to się do rybnego chodzi. Do jedzenia. A przy okazji oczywiście chcę przejść przygodę życia, prawda? Piękne są ptaszki. Proszę, najazd na ptaszki. Buta wracać. To będzie przygoda. Wysoko jest, tylko i tyle. Zobacz, kurde, jak buja. Jak na fajnie, ty. A też i te jak mamy się pożygać, to teraz, nie? No chyba, ty. Ja się nie będę się pożygać, ty. No i wykrakałem. Godzinę później nie zajmowaliśmy się łowieniem dorszy, a odwodnieniem organizmu. Grzesiu dorsza do domu przywiózł. Z rybnego. Dorsza atlantyckiego.